Hej, cześć, czołem, z tej strony Kraszyk. Dzisiaj zajmiemy się grą autorstwa Zombika, a mianowicie będzie to historia tajemnicy Written Town. Gra została wydana w 2014 roku w RPG Makerze 2003, jak większość gier Zombika. I mówię tutaj, że rzeczywiście jest zdecydowana większość, bo na samej RMTC znalazłem 18 tytułów przypisanych pod jego nick właśnie z tej wersji. Przyznać trzeba, że Zombik to postać dość znana na scenie. Może i nie wszystkie gry trafiały do ludzi, ale jest to osoba, która rzeczywiście ma jakiś pomysł na to, co chce pokazać. W sporej części przyznam, że dla mnie te tytuły trafiały jak najbardziej, klikały i nie były może wykonane jakoś w bardzo genialny sposób, bo jednak te mechaniki zwykle są ograniczone do kilku małych, prostych feature'ów, ale nadal w gry gra się bardzo, bardzo dobrze po prostu za sprawą właśnie tych pomysłów. W tym wypadku nie jest inaczej, jeżeli chodzi o tajemnicę. Cała gra tak naprawdę głównie opiera się o element fabularny. Ale zanim przejdę do opisu rozgrywki, opowiedzmy sobie może kilka słów na temat samej fabuły. Cała gra rozpoczyna się w mieszkaniu głównego bohatera, który jedząc śniadanie dowiaduje się o tym, że jego idol, ulubiony pisarz Henry Barrow zmarł. Nie wiedząc co ze sobą począć, lamentuje on w swoim gabinecie, gdzie po prostu kontempluje na temat sensu życia, istnienia i tego, że chciałby, tak jak swój idol, pozostawić po sobie coś więcej, aniżeli tylko nazwisko na grobie. Nie wie jednak, jak tego dokonać. Nie ma na siebie pomysłu. Dodatkowo teraz stracił właśnie tego idola, za którym podążał, bo myślał, że idąc tą ścieżką zostawi ten swój świat na ślad na świecie. Wtedy wchodzi Agnes, która przypadkowo podsuwa mu pomysł napisania biografii pana Barrowa. Jonathan bierze ten pomysł dość poważny i niesamowicie w niebo wzięty stwierdza, że tak, to jest to, dzięki czemu będzie w stanie odcisnąć swoje piętno na świecie i dzięki temu zostanie zapamiętany. Zdecyduje się więc pojechać do tytułowego Written Town, ponieważ to miejsce w opowiadaniach pana Barrowa było uznane za miejsce jego narodzenia. A samego opisu jakby dziecięcych lat nie ma zbyt wiele, więc Jonathan postanawia, że to będzie dobry trop, dobre miejsce, aby zacząć całą zbiórkę informacji. Po dotarciu na miejsce odkrywa, że sama wioska, nie dość, że bardzo ukryta, trudno do niej dotrzeć, wydaje się jakby zatrzymana w czasie, gdzieś w okolicach XVIII wieku. Rozmawiając z mieszkańcami, Jonathan postanawia, że nie tylko chce napisać tą biografię pana Barrowa, ale i również odszyfrować tajemnicę miasteczka. Jeżeli chodzi o opis fabuły, chyba zatrzymamy się w tym miejscu. Nie chcę za bardzo spoilerować, bo tak jak mówiłem, w grach Zombika raczej to właśnie ta fabuła jest głównym aspektem, który trzyma nas przy tych tytułach. A więc przejdźmy może troszeczkę do mechaniki, a tutaj będę musiał troszeczkę ponarzekać. Głównie ze względu używalności przedmiotów i powiedzmy tych zagadek logicznych. Mimo iż tajemnica Written Town to gra interaktywna, no wiadomo, to w samym mieście nie za wiele jest do roboty. Jeżeli chodzi o główny core gameplay, z racji, iż jest to przygodówka, polega raczej on na tym, że chodzimy i liżemy ściany. Klikając na praktycznie każdy przedmiot mamy dwie opcje do wyboru. Sprawdzenie tego przedmiotu oraz dokładne przeszukanie. Sprawdzenie tego przedmiotu daje nam lekki, krótki opis, który tak naprawdę nie wnosi zbyt wiele. Dlatego za każdym razem raczej grając w tą grę osoba będzie klikała ten drugi wybór, który polega na dokładnym sprawdzeniu. Wiąże się to z 4-sekundową bodajże animacją. Animacją to za dużo powiedziane. Z 4-sekundowym klikaniem, po czym pojawia się troszeczkę dłuższy opis. Jest to moim zdaniem mechanika bardzo, bardzo uciążliwa, która mocno wydłuża czas rozgrywki, a dodatkowo spowalnia go, bo tak naprawdę większość rzeczy zaczynamy po prostu z automatu dokładnie sprawdzać, ponieważ przy zwykłym sprawdzeniu nasza postać nie podnosi potrzebnych przedmiotów. Od co najwyżej powie, że tam w tym miejscu leży jakiś przedmiot, który może mi się przydać, co jest moim zdaniem totalnie bez sensu.
jak już powiedziałem, powoduje to spowolnienie całej rozgrywki i jest po prostu uciążliwe. Jeżeli chodzi o same zagadki, tutaj też jest dość ciężko. Niektóre są całkiem okej i w niektórych po prostu wiadomo co zrobić, bo są dobrze nakreślone, ale niektóre, jak zagadka z beczką, nie informują nas o tym, że trzeba użyć na beczce kilku przedmiotów. Przez co, próbując dostać się na cmentarz, miałem wrażenie, jakbym zrobił już wszystko, nie mogłem przejść dalej, bo okazało się, że musiałem po prostu użyć drugi przedmiot na beczce, aby zdobyć pewien przedmiot. Bardzo mocno uciążliwym jest również fakt, że każdy przedmiot musimy zaekwipować do ręki z poziomu menu. Jak w 2014 rozpływałem się nad tym doświadczeniem, tak teraz widzę, że jest to cholernie przestarzała mechanika, która bardzo, bardzo męczy. Sprawdzanie każdego przedmiotu, który znajduje się w grze, z każdym wyekwipowanym przedmiotem, żeby coś zadziałało, jest po prostu masakryczne. Całe szczęście zombik chyba przewidział, że mogą być takie problemy i do podstawowej wersji dorzucił własnoręcznie napisaną solucję. Więc jeżeli zatrzymacie się w którymś miejscu i nie będziecie wiedzieli co zrobić, już naprawdę mocno nie będziecie wiedzieli co zrobić, chociażby właśnie z sytuacji z beczką, to zawsze można do tej solucji zajrzeć. Przechodząc jednak do aspektów audiowizualnych, muzycznie gra prezentuje się całkiem solidnie, głównie za zastosowaniem bardzo ciekawych backgroundów, które potęgują mocno klimat dobrze dobranego tilsetu 18-wiecznego domostwa. Problemem jest jednak fakt, że większość postaci w grze została zaopatrzona ripami ze sprite'ów Chrono Triggera, co powoduje straszny dysonans wizualny. Całość jest bardzo mocno rozmyta i niejaka przez to, bo te postacie po prostu nie pasują. Dodatkowo te ripy są wykonane, no nie są dobrze wycięte, nie są dobrze obrobione, raczej straciły troszeczkę kolorów po to, żeby dopasować się do tilsetu, ale nie jest to tak, jak powinno być zrobione. Podsumowując, no projekt ten jest przykładem tego, jak małe niedopatrzenia mogą zmienić całkowicie odbiór produkcji. Gra jest bardzo ciekawa fabularnie, chociaż zombik troszeczkę jakby rozpędza się w tej grze i przy pierwszej połowie samego zwiedzania miasteczka nie dostajemy praktycznie żadnych ważnych informacji. Tak w drugiej połowie postacie zaczynają rzucać monologami co, gdzie, kiedy, dlaczego, żeby po prostu szybko zakończyć tę grę. Uważam jednak, że warto przemęczyć się przez te przestarzałe systemy i no, kilka dość uciążliwych zagadek, bo sama historia Hennego Barrowa, Jonathana i miasteczka jest ciekawa na tyle, aby poświęcić jej to jedno popołudnie. To by było na tyle ode mnie dzisiaj. Mam nadzieję, że zachęciłem was do zagrania w grę Tajemnica Written Town, bo jest ta gra jest tego warta. A dodatkowo mam nadzieję, że podobał się wam mój mini recenzję podcast. Trzymajcie się, mam nadzieję, że do następnego. Na razie.